Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, dzisiaj pinta miesiąca, a dokładniej pinta marca piwo, które nazywa się Oldback Eclipse i jest to OC XPA, czyli wariacja na temat australijskiego IPA, lekkie australijskie piwo, i już zresztą czytamy morską opowieść. W 2021 late motywem serii Pinta Miesiąca jest chmiel. W marcu uderzamy w australijskie pustkowie i proponujemy wam lekkie piwo z nowym chmielem Eclipse. Będzie słodycz mandarynki ze cytrusów świeże igły sosny, brzmi ciekawie. Chmielowy profil piwa uzupełnia odmiana galakcji czyli marakuja i brzoskwinia oraz enigma, odpowiedzialna za białe owoce, maliny i jagody. No i oczywiście, jeżeli chodzi o skład, to już tradycyjnie więcej informacji pod kodem QR. Mamy tutaj tylko alergeny, słód i jęczmienny. Muszę się odnieść do tego w dwóch słowach. Powiem tak, z jednej strony jest to spoko, bo jest to takie nowoczesne. Zobacz sobie kod QR, tam pełny skład i w ogóle... No natomiast z drugiej strony myślę, że wiele osób nie ma możliwości sprawdzić tego składu, nie ma możliwości zeskanowania kodu QR, nie każdy ma nowy telefon, który rzeczywiście ma skaner tego kodu QR. A z drugiej strony właśnie jak i to do sklepu, to jednak chciałbym móc y, ten skład piwa przeczytać. Także z jednej strony niby spoko, z drugiej strony no troszeczkę niefajnie, przynajmniej jak na mój gust. Jednak wolałbym mieć tutaj skład wypisany. Natomiast wiem, że zdania są różne, to jest tylko taka moja drobna uwaga i spostrzeżenie. Bo jak widzieliście ostatnimi czasy, jak właśnie czytałem, że reszta pod kodem QR, to dodawałem wstawkę z misia, także wyjaśniam o co mi chodziło tutaj także przechodzimy już do piwa i jaki mamy tutaj ekstrakt i zawartość alkoholu ekstrakt 13, alkohol 5,5, data ważności 22 listopad 2021 także otwieramy piwo, no i sprawdzamy jak ono się tutaj zachowa nic nie wyleciało przelewam do szkiełka i zaraz spróbujemy tegoż australijskiego nektaru. No, muszę powiedzieć, piwo jest dość klarowne. Barwa, bardzo jasne złoto, tutaj z mojej strony, z waszej tradycyjnie, tak jak mówię, może wydawać się ciemniejsze. Jak już mówiłem, klarowne, lekko przymglone, piana, mało obfita głównie, drobno i średnio pęcherzykowa, wąchamy. No, sporo cytrusów, pojawia się też taka lekka naftowość w tle. Mandarynka, pomarańcza, troszeczkę grejfruta, ale jest on bardzo, bardzo w tle. No, rzeczywiście, rzeczywiście jest żywica. Jakiejś takiej iglastości tutaj nie czuję, ale żywica jak najbardziej wyczuwalna tutaj jest. Trochę białych owoców, trochę owoców żółtych, bardziej takie słodsze tropiki, ale jest też trochę takiej mm, tropikalnej rzeźkości, choć jest ona taka bardzo, bardzo stonowana. Także wasze zdrowie, próbujemy. No, muszę Wam powiedzieć, mm, jest goryczka średnio niska. W smaku już tutaj. Cytrusy, już tutaj żywiczność. Troszeczkę może grejpfruta, fruta, ale bardziej w dalszym ciągu taka mandarynka i pomarańcza. Żywica bardzo fajnie z tymi cytrusami współgra, fajnie tutaj rozchodzi się w aftertejście. Trochę słodkich tropików, białe owoce. Może ciutkę takich rześkich tropików, ale są one bardzo, bardzo. W tle. Generalnie piwo jest wytrawniejsze, muszę powiedzieć. Wytrawniejsze niż słodsze. Chociaż troszkę słodyczy jest, ale zdecydowanie, moim zdaniem, w stronę wytrawności to piwo jest, mm, że tak powiem, skierowane. Także bardzo fajnie. Lekkie, pijalne, przyjemne, owocowe. Także mm, chyba o to chodzi. Nawet kojarzy się smakowo z Australią. Rzeczywiście, w smaku powiedziałbym, że. Mm, może takie lekkie maliny, jagody gdzieś tutaj teraz w aftertaste się pojawiają, także, także jest przyjemnie, rześkie, pijalne, owocowe, także myślę, że jak najbardziej mm, o to w tym piwie chodziło, także jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o to piwo, nie mam tutaj zastrzeżeń, także jeżeli chodzi o tę recenzję, to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, oczywiście, komentujcie, jak Wam smakowała Pinta Marca, natomiast ode mnie to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!